Jose Mourinho w świecie piłki nożnej jest postacią niepodrabialną. Jako trener osiągnął bardzo wiele. Wygrywał Ligę Mistrzów, zdobywał wiele krajowych mistrzostw czy pucharów. Portugalczyk ma też swoje ciemne strony. Wiele karier zostało przez niego zniszczonych. Mimo tylu plusów i minusów, Jose uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Od czasu do czasu możemy usłyszeć ciekawe historie z nim związane. The Special One mógłby spokojnie wydać książkę pełną anegdot z całej swojej kariery. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć jedną z nich. Co ma wspólnego Jose Mourinho z koszem do prania? Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy się cofnąć aż do 2005 roku. Wtedy Jose Mourinho był już szkoleniowcem londyńskiej Chelsea. W 1/8 finału Champions League rywalizował z FC Barceloną Franka Rijkaarda. Mourinho nie byłby sobą, gdyby nie ponarzekał na pracę arbitra. Portugalczyk publicznie oskarżył Andersa Friska o stronniczość względem Dumy Katalonii. Z boiska wyrzucony wtedy został Didier Drogba. Dodatkowo Mourinho miał widzieć trenera Barsy, który wchodzi do pokoju sędziów. Oczywiście później plotka ta została zdementowana i okazała się totalną bzdurą. Co prawda Rijkaard szedł z sędzią w stronę pokoju sędziów, jednak przed nim rozeszli się w swoje strony. Słowa Mourinho mocno uderzyły w samego Friska. Podchwycili to kibice Chelsea, którzy grozili arbitrowi. Lawina hejtu i gruźb, która wylała się na Friska, spowodowało zakończenie przez niego kariery. To wtedy europejski przewodniczący sędziów wypowiedział się o Portugalczyku, nie przebierając w słowach. Nie możemy przyjąć do wiadomości tego, że jeden z naszych najlepszych ludzi zrezygnował z powodu tego człowieka. Jose Mourinho jest wrogiem piłki nożnej. Reakcja UEFA nie mogła być inna. Zawieszenie. Mourinho nie mógł prowadzić swojej drużyny w spotkaniu przeciwko Bayernowi Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. The Special One szukał sposobu, aby mimo wszystko być ze swoimi podopiecznymi. Po latach Jose opowiedział o wszystkim ze szczegółami. Podstawowa rzecz jest taka, że Chelsea grała bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów. Musiałem być ze swoimi zawodnikami. I byłem. Wszedłem do szatni jakoś w ciągu dnia, koło południa. Chciałem tam być, gdy piłkarze zaczną przyjeżdżać na stadion. Nikt mnie nie widział. Problemem było tylko jej opuszczenie. I tutaj pojawia się kosz do prania, który został wspomniany w tytule tego odcinka. Mourinho z pomocą jednego z pracowników Chelsea schował się w nim. Znacie Stewarta Bannistera, kitmana Chelsea. No więc Stewart schował mnie w koszu. Był metalowy i twardy. Po prostu do niego wszedłem. Wieczko było trochę otwarte. Gdy wyjechał poza szatnię, ludzie z UEFA desperacko mnie jednak szukali. W pewnym momencie więc je zamknął. Nie mogłem oddychać, prawie umarłem. Mówię serio, byłem bliski śmierci. Jak się później okazało, obecność Mourinho była przydatna, ponieważ tamten mecz Chelsea wygrała 4-2. W rewanżu lepsi okazali się Bawarczycy, jednak rezultat dwóch meczów wskazywał na awans angielskiego zespołu. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.